6 dni przed uroczystością Paschy, gdy Jezus wchodził do Jeruzalem, dzieci wyszły mu na spotkanie. W rękach przyniosły gałązki palmowe i głośno wołały: Hosanna na wysokości! Bądź błogosławiony, Panie, który przychodzisz, aby nam okazać miłosierdzie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami. Drodzy bracia i siostry, przez 40 dni przygotowaliśmy nasze serca przez modlitwę, pokutę i uczynki chrześcijańskiej miłości. W dniu dzisiejszym gromadzimy się, aby z całym Kościołem rozpocząć obchód misterium paschalnego. Dzisiaj Chrystus wjechał do Jerozolimy, aby tam umrzeć i zmartwychwstać. Uobecniając to zbawcze wydarzenie, z głęboką wiarą i pobożnością pójdźmy za Panem, abyśmy uczestnicząc w tajemnicy Jego krzyża dostąpili udziału w zmartwychwstaniu i życiu. Witam wszystkich zgromadzonych na Eucharystii w Niedzielę Palmową Męki Pańskiej. Zwłaszcza witam tych, którzy uczestniczą razem z nami dzięki życzliwości telewizji Malbork za pośrednictwem internetu. Ta msza święta sprawowana jest ze spokój duszy świętej pamięci Leszka i Heleny Wolskich. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, uświęć te gałązki swoim błogosławieństwem i spraw, abyśmy idąc z radością za Chrystusem Królem, mogli przez Niego dojść do wiecznego Jeruzalem, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Chrystus wodzem, Chrystus. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Słuchajmy z wiarą Słowa Bożego. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał pomóc strudzonemu, krzepiącym słowem. Każdego rana obudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem, ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwące mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i obudziem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dziękuję. Teraz będziemy śpiewać ten refren psalmu 22. Boże, mój czemuś mnie opuści. Tymi słowami modlił się także Chrystus podczas agonii na krzyżu. Boże, mój Boże, czemu
postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. A w zewnętrznej postaci, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. Oto Słowo Boże. Rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając po nie losy.
i siedząc tam pilnowali go, a nad jego głową umieścili napis z podaniem jego winy: to jest król żydowski. Wtedy też ukrzyżowano z nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej jego stronie. Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali go i potrząsali głowami, mówiąc: ty, który burzysz przybytek i w trzy dni go odbudowujesz, wybaw sam siebie, jeśli jesteś Synem Bożym. Zejdź z krzyża. Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie i starszymi, szydząc, powtarzali: innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Jest królem Izraela. Niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w niego. Zaufał Bogu. Niechże go teraz wybawi, jeśli go miłuje. Przecież powiedział: jestem Synem Bożym. Tak samo żyli go i złoczyńcy, którzy byli z nim ukrzyżowani. Od godziny 6 mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny 9. Około godziny 9 Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lema sabachthani. To znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Słysząc to, niektórzy ze stojących tak mówili: on Eliasza woła. Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy go gąbkę, namoczył ją octem, umocował na trzcinie i dawał mu pić. Lecz inni mówili: zostaw, popatrzmy, czy przyjdzie Eliasz, aby go wybawić. A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Dlaczego nas o to pytasz? Przecież jesteśmy
jesteśmy w Kościele. Uczestniczymy w tej Eucharystii przez środki masowego przekazu. Wybieramy Jezusa. Dobrze. Ale Jezus Chrystus jest kimś, kto pozwala się zabić przez grzech drugiego człowieka, przez mój i twój grzech. Jest tym, o którym mówi prorok Izajasz, który podał grzbiet swój bijący mi policzki, moje rwące mi brodę, który nie opierał się złu, nie zasłonił swojej twarzy przed zniewagami i okluciem. Natomiast Barabasz jest człowiekiem, jest figurą kogoś, kto na niesprawiedliwość, jaka się działa wtedy w jego kraju, Żydzi byli pod okupacją rzymską i na tę niesprawiedliwość Barabasz odpowiada przemocą. W czasie rozruchów zabił jakiegoś żołnierza i został wtrącony do więzienia. Barabasz nie był pospolitym rzeźbieszkiem, ale był jednym ze znaczniejszych więźniów. Można powiedzieć, że był ówczesnym terrorystą, który na niesprawiedliwość ma jedną receptę. Odpowiada przemocą. Jeśli wybieramy Jezusa Chrystusa, to jesteśmy zaproszeni do tego, aby nie opierać się złu. Bo Chrystus przyniósł nam tę Ewangelię jako prawdę. Barabasz jest figurą kogoś, kto na niesprawiedliwość odpowiada przemocą. Różnymi formami przemocy. Przemocą fizyczną, ale także przemocą psychiczną. Różnymi formami przemocy psychicznej, cichymi dniami, czymkolwiek chcecie. To słowo dzisiaj w Niedzielę Panową pyta więc bardzo poważnie ciebie i mnie. Kogo wybierasz? Jezusa czy Barabasza? Obyśmy mogli dzięki sprawowanym misterium, dzięki tej Eucharystii na nowo wybrać Jezusa Chrystusa. Kogoś, kto nie opiera się złu. Kogoś, kto zło dobrym zwycięża. Kogoś, kto bierze krzyż swojego życia, ale także bierze grzechy drugiego, przebacza i usprawiedliwia. Bo taka jest prawda Ewangelii. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzona, niestworzona, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi,
który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Dla nas i dla naszego zbawienia Pan Jezus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu. Dziękując za Jego ofiarę, zanieśmy do Niego nasze modlitwy. Módlmy się za Kościół pielgrzymujący na ziemi, aby nieustannie przypominał o swoim wiernym, że droga do chwały prowadzi jedynie przez krzyż Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących, aby nie zapomnieli, że władza jest służbą. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy przez długie lata nie przystępowali do sakramentu pokuty, aby wreszcie się przełamali, pojednali z Bogiem i Jego Kościołem. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich cierpiących w jakikolwiek sposób, za tych, którzy cierpią z powodu zakażenia koronawirusem, za cierpiących w inny sposób, na ciele i duszy, aby w swoim cierpieniu mogli się spotkać z miłością Boga. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich wiernych zmarłych. Ja tę mszę świętą sprawuję za spokój duszy świętej pamięci Leszka i Heleny Wolskich. O łaskę nieba dla wszystkich zmarłych. Ciebie prosimy. Módlmy się za lekarzy i cały personel medyczny, o siły fizyczne i duchowe podczas tej pandemii. Ciebie prosimy. I módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, w tych wszystkich intencjach, z którymi przychodzimy na tę Eucharystię, aby Pan Bóg nas wysłuchał, jeśli nasze modlitwy są zgodne z Jego wolą. Ciebie prosimy. Dozwól nam, Panie wierny, podążać za Tobą i nie lękać się krzyża, w którym jest nasze zbawienie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Przyjmij nas, Panie, stojącym przed Tobą, w duchu pokoju, sercem skruszonym. Niech nasza ofiara tak się dzisiaj wykona przed Tobą, Panie Boże, aby się Tobie spodobała. Obmyj mnie, Panie, z mojej winy i oczyść z grzechów mojego. Módlcie się, aby moją i Waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoim, na cześć chwały swojego imienia, a także na poszczególne naszej całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przez mękę swojego Syna pojednaj nas ze sobą. Nie zasługujemy na to z powodu złego życia, lecz ufamy, że Najświętsza Ofiara wyjedna nam przebaczeniu Twojego miłosierdzia przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim w górę serca.
znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze Wszechmogący Boże, Królu Wiecznej Chwały, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On wolno od grzechu cierpiał za grzeszników i nie mając winy przyjął niesprawiedliwy wyrok, aby odpokutować zbrodnie świata. Śmierć Chrystusa zgładziła nasze winy, a Jego zmartwychwstanie przyniosło nam zbawienie. Dlatego z wszystkimi aniołami wysławiamy Ciebie z radością, wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia chwały. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Jackiem, jego biskupem pomocniczym Wojciechem oraz z całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwania
oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą, na pełne jego pokojem doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, odeś nas w pokoju. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ojcze, jeśli możliwe, oddal ode mnie ten kielich. Nie moja jednak wola, lecz Twoja niech się stanie.
nas posiliłeś najświętszym sakramentem, a przez śmierć Twojego Syna obudziłeś w nas nadzieję życia wiecznego, w której wierzymy. Pokornie Cię błagamy, spraw, abyśmy przez Jego zmartwychwstanie osiągnęli cel naszych dążeń. Przez Chrystusa, Pana naszego. Podam ogłoszenia. Msze święte w Wielkim Tygodniu będą odprawiane w następującym porządku. W Wielki Poniedziałek, w Wielką Środę msze święte o godzinie 17. Natomiast liturgia Triduum Paschalnego będzie sprawowana w następującym porządku. W Wielki Czwartek, w Wielki Piątek o godzinie 18.30 rozpocznie się liturgia. Mam nadzieję, że również dzięki życzliwości telewizji Maluch będziemy mogli w niej uczestniczyć. W Wielki Czwartek, w Wielki Piątek o 18.30. Natomiast Wigilia Paschalna rozpocznie się w Wielką Sobotę o 21.00. Poświęcenie pokarmów niech zrobi głowa każdej rodziny przed śniadaniem wielkanocnym, które niech będzie poprzedzone wspólną modlitwą i słowami: Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Jeśli nastąpią zmiany co do ilości osób mogących uczestniczyć we mszach świętych, to w niedzielę zmartwychwstania, oprócz rezurekcji o 6 rano, mszy świętej o godzinie 8, 9.30 i 11.30, odprawia jeszcze msze święte o godzinie 10.30 i 12.30. A więc 6 godzina rezurekcja, godzina 8, 9.30, 10.30, 11.30 i 12.30. Tak, żeby dać okazję do jak najliczniejszego udziału w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Okazja do spowiedzi w Wielki Poniedziałek, w Wielki Wtorek i Wielką Środę od godziny 10 i od godziny 16. Przypominam, że w tym czasie może być w kościele 5 osób maksymalnie. To są wszystkie ogłoszenia. Życzę Wam wszystkim dobrego Wielkiego Tygodnia, ponieważ czas jest naprawdę szczególny. Życzę, aby ten Wielki Tydzień był przez nas przeżyty szczególnie. Przyjmijcie błogosławieństwo Boże. Pan z Wami, z Duchem Twoim, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Krzyżu Święty.